Znano tu moją pasję fotografowania, bowiem od pierwszych dni września rejestrowałem na kliszy codzienność okupowanej Warszawy. Rozkazów specjalnych nie otrzymałem. Polowy sprawozdawca wojskowy musiał być wszędzie tam, gdzie się coś działo. A działo się wiele. Walczyła przecież cała Warszawa. Byłem więc i na barykadach, i na zapleczu, wśród walczących i rannych, wśród dziewcząt i chłopców. Wygląd ulic zmieniał się z minuty na minutę. Rejestrowałem je często. Była to jakby kronika zniszczeń i zdarzeń ukazana w zwolnionym tempie. Strach? Nie, wtedy się o tym nie myślało. Chris, Sylwester Brown. Od narodzin fotografii, fotografowie podążali wszędzie tam, gdzie się coś dzieje, gdzie są jakieś wydarzenia, gdzie można opowiedzieć historię, dać świadectwo rzeczywistości. Więc siłą rzeczy trafiali też na wojny. I pierwszym fotografem, którego zdjęcia wojenne znamy, był Roger Fenton, który w 1852 roku wykonał pierwsze fotografie podczas wojny krymskiej. Były to fotografie ustawione. Z siłą rzeczy nie było możliwości fotografowania akcji, nie było możliwości fotografowania tego, co się dzieje. Można było fotografować jedynie skutki. Pierwsze aparaty to były wielkoformatowe kamery na ogromne szklane płyty. Zdjęcia były wykonywane w technice mokrego kolodionu, która była o tyle ciekawa, że żeby wykonać odbitkę jedną na tej szklanej płycie, trzeba było trafić z naświetlonym materiałem do ciemni w przeciągu zaledwie kilku minut. Więc fotograf jadąc na wojnę jechał swoim wozem ze swoją ciemnią, gdzie tuż po wykonaniu tego ustawionego zdjęcia od razu biegł, żeby je wywołać. Następnie jako drugiego fotografa wojennego z tego samego okresu uważa się Alexandra Gardnera, który dokumentował wojnę domową, wojnę secesyjną w Stanach Zjednoczonych. I tutaj taką ciekawostką zdjęcia Gardnera były ustawiane. On miał fenomenalne kadry, w których, mówiąc wprost, trup słał się gęsto, w idealnej kompozycji, którą tworzyli jego asystenci. Więc pierwsze fotografie wojenne były bardziej impresją autora o rzeczywistości i skutkach wojny niż samym zapisem dokumentalnym. Wynikało to też z tego, że chociażby operowanie takim aparatem, który jest aparatem wielkoformatowym, ten akurat ma format 4x5 cala, więc cała ta powierzchnia jest naświetlana, jest po prostu czasochłonne. Trzeba ustawić ostrość poprzez oddalanie bądź przybliżanie obiektywu do matówki, następnie włożyć kasetę z materiałem i dopiero wykonać zdjęcie. Więc samo i wykonujemy jedno zdjęcie. Rewolucja przyszła dopiero w 1933 roku. A tak naprawdę zaczęła się od 1913 roku, kiedy to Oskar Barnack wpadł na pomysł stworzenia aparatu małoobrazkowego, czyli takiego, który nie będzie miał wielkiej kliszy formatu 10x12,5 cm bądź większej, a połączył on dwa małoobrazkowe filmy w jeden ciut większy i tak powstała klatka fotograficzna, tą, którą znamy do dzisiaj, formatu 24x36 mm. Stworzył też pierwszy aparat, który posługiwał się tym filmem. Dopiero w 1925 roku rozpoczęła się seryjna produkcja tego aparatu. Początkowo z różnymi powodzeniami szła sprzedaż, aż do 1932 roku, kiedy to wypuścił model Leica 2 oraz rok później, który był przełomem w historii firmy i w ogóle historii fotografii, kiedy powstał aparat Leica 3.
To jest dokładnie taki aparat. To jest ten aparat, który był używany przez właściwie wszystkich największych fotografów przez następnych prawie 30 lat. Więc to jest aparat Leica 3, dokładnie Leica 3A. Ten akurat egzemplarz powstał w 1939 roku. No i w porównaniu z wcześniejszymi aparatami jest to gigantyczna rewolucja. Film około 36-klatkowy, później już 36-klatkowy, mieścił się w tym małym pudełku. Co było takiego rewolucyjnego w tym aparacie? To jest system zmiany przysłony. Tu przesuwamy w stronę prawą. Obiektyw jest w pełni otwarty i wpuszcza najwięcej światła. Czyli możemy fotografować w ciemnych pomieszczeniach. A im dalej w lewo, tym ten otworek przysłony robi się mniejszy i mniej światła dostaje się na kliszę. Tutaj po naciągnięciu filmu możemy zmienić czas. Leica 3 miała możliwość fotografowania nawet na jednej tysięcznej sekundy, czyli w bardzo krótkim czasie, ale też miała długie czasy. Przestawiając na czas Z, przechodziliśmy na drugie pokrętło czasów, które były od jednej drugiej do jednej dwudziestej sekundy. Teraz innowacją Leica jest dalmierz. Dalmierz składający się z dwóch obok siebie okienek. Okienka te wychodzą z przodu aparatu i patrząc przez lewe okienko, ustawiając ostrość, kręcąc obiektywem, w wizjerze widzimy przestrzeń, widzimy jakby dwie przestrzenie, które nakładają się na siebie. I w momencie, w którym te przestrzenie zjadą się do nam idealnie, także linie dwóch obrazów najdą na siebie i właściwie widzimy wtedy jeden obraz, w tym momencie zdjęcie jest ostre. Mając ustawioną ostrość, możemy spojrzeć przez prawe okienko dalmierza i wtedy zobaczyć w pełni obraz, znaczy okienko wizjera i wtedy zobaczyć pełen obraz kadru fotograficznego i ustawić kadr tak, jak byśmy chcieli, aby zdjęcie było skadrowane. To jest system, który może brzmi trudno, natomiast w porównaniu z innymi systemami, które były wcześniej, to jest bardzo szybkie, bardzo intuicyjne. Działa w każdych warunkach. Tu jest najbardziej ciekawy system ładowania filmu, gdzie wkładamy rolkę do aparatu. Rozpościeramy, wsuwając ją do końca. Zamykamy pokrywę. Zresztą mamy tutaj instrukcję krótką, jak wprowadzić film do aparatu. Zamykamy. Naciągamy. I mamy aparat gotowy do wykonywania fotografii. Ostrość ustawiamy kręcąc lewo bądź prawo i tutaj mamy znacznik. Im dalej w prawo, tym ostre są punkty w nieskończoności. Im dalej w lewo ostrzymy od metra mniej więcej. Możemy uzyskiwać ostry obraz. I teraz chowamy obiektyw, dzięki czemu
aparat się robi nam prawie idealnie płaski. Można go łatwo schować, łatwo przenosić. Właściwie na przestrzeni lat te aparaty się niewiele zmieniły. To jest współczesna Leica, a to jest akurat M10D. Jak widać, aparat, który dalej jest dalmierzem, więc dalej patrzymy w tym wypadku już przez jeden wizjer, który ma zintegrowany dalmierz. Dalej ostrość ustawiamy poruszając takim tutaj dzyndzelkiem pod obiektywem. Aparat, który w tym samym miejscu dalej ma ustawiania czasu, tak jak i w Leica 3. No, stylistycznie tutaj akurat nawiązuje do czułości, ale stylistycznie jest to też jawne nawiązanie do tradycyjnego wzornictwa. Teraz ten akurat nie ma ekranu z tyłu. Jest to troszkę taka cyfrowy, jest to troszkę cyfrowy analog, który dalej pozwala na tą magię, że powstawania zdjęć najpierw w głowie, a nie odruchowego patrzenia na tył ekranu. I to, co w ogóle odróżnia współczesną fotografię, czy fotografię od fotografii czasów powstania, to są techniczne ograniczenia. Filmy były produkowane na zewnątrz i do wewnątrz, bądź też na niskie światło. Ten aparat nie posiada światłomierza, więc fotograf, który wykonywał nim zdjęcia, musiał czuć światło, musiał wiedzieć, jak się zachowa aparat, jak się zachowa film, ile światła jest, jaki czas dobrać, jaką przysłonę dobrać i dopiero wtedy zacząć fotografować. Więc kunszt fotografa był już na poziomie uzyskania jakiegokolwiek obrazu dużo wyższy niż w tej chwili. Więc tak naprawdę od 1933 roku ten aparat towarzyszył właściwie wszystkim fotoreporterom wojennym, którzy na tą wojnę czy na każdą wojnę się wybierali. To jest też aparat, którym fotografował Robert Capa. To jest aparat, którym wykonano słynne zdjęcie podczas wojny hiszpańskiej w 1936 roku upadającego żołnierza, który przyniosł sławę Capie. To jest aparat też, który wykonał słynne zdjęcie z lądowania w Normandii, którym Capa wykonał słynne zdjęcie lądowania w Normandii, które nie były poruszone. Suszarka do wysuszania negatywów była rozgrzana za bardzo i sprawiła, że emulsja na filmie popłynęła, przez co zdjęcia są rozmazane. I te 12 klatek, które przetrwały z dwóch filmów z lądowania w Normandii, to są właśnie te zdjęcia, które znamy z tego, no powiedzmy, wypadku ciemniowego. Ten aparat widać na bardzo wielu zdjęciach, czy z okresu powstania, czy z okresu w ogóle wojen. I właściwie gdyby nie narodziny tego aparatu, gdyby nie wynalazek tego aparatu, to fotografia dzisiaj no, nie wyglądałaby tak, jak wygląda i nie powstałyby większość ikonicznych zdjęć, które znamy. To nie był tani aparat. On w 1939 roku kosztował 820 zł polskich. Jeden film do tego aparatu kosztował 4,75 zł polskiego. Przy czym średnia pensja miesięczna górnika to było 186 zł, średnia pensja hutnika 206 zł. Średnia pensja w przemyśle wynosiła 134 zł, czyli żeby kupić taki aparat, średnio zarabiający robotnik musiałby nie jeść, nie pić, praktycznie nie żyć przez pół roku. To były gigantyczne pieniądze. Aparat Kodaka wtedy kosztował niecałe 200 zł, czyli tylko miesięczną bądź półtora miesięczną pensję robotnika. Także fotografia była dosyć elitarnym i dosyć no, siłą rzeczy też trudnym zajęciem, gdzie próg wejścia do zawodu był bardzo
wysoki nie tylko technicznie, ale też finansowo. Taką ciekawostką są też kasetki wielorazowe do użytku filmowego, jako że taśma nie zawsze była pocięta idealnie w 36 klatek, a często używano taśmy, która była w rolce kilkudziesięcio bądź kilkusetmetrowej. I wtedy fotograf w ciemni odmierzał 36 klatek mniej więcej na szerokość swoich ramion, w zależności od tego, kto, bo 36 klatek to są mniej więcej 2 metry, więc w zależności od tego, jak szerokie kto miał ramiona, tak miał bądź 30, bądź nawet 40 zdjęć na filmie. Więc nigdy też nie wiadomo było, kiedy jest to ostatnie zdjęcie. To było genialne urządzenie. I w Powstaniu Warszawskim również używane do dokumentowania tego, co się dzieje. Jednym z fotografów dokumentujących Powstanie Warszawskie był Eugeniusz Lokajski, Brok. Sportowiec, człowiek pasji, startujący między innymi w Igrzyskach Olimpijskich w Berlinie w 1936 roku. Narciarz, dyskobol, rzucał również oszczepem, więc multidyscyplinarnie rozwinięty. Również pasjonat fotografii. Pierwsze jego zdjęcia dokumentują czy pokazują sporty, wypady do Zakopanego, wypady w góry, zjazdy na nartach. Już wtedy widać, że też zacięcie do dosyć dynamicznej fotografii, która pokazuje ruch, zamraża ten ruch, ale też widać drugą odsłonę, czyli portrety. Przetrwało sporo zdjęć jego rodziny, jego siostrzenic, jego najbliższych. I też ta pasja, która pozwoliła mu przeżyć podczas wojny, bo fotografował w teatrze, robił zdjęcia teatralne, kosztowała go życie. Poszedł po filmy, żeby dalej fotografować i niestety, gdy był w środku, w sklep trafiła bomba, zabijając go na miejscu. Lokajski został zaprzysiężony na początku, jako żołnierz Armii Krajowej na początku 1944 roku i właściwie od pierwszych dni Powstania Warszawskiego dokumentował je, fotografował, był wszędzie tam, gdzie się coś działo. Nasi myśliwi na własną rękę szukali ciekawych akcji. Pamiętam, jak filmowaliśmy pastę, która była bardzo niedaleko, bo na ulicy Zielnej. O zdobywaniu pasty doszła nas wiadomość drogą prywatną, pantoflową. Myśmy nie mieli ani żadnych polowych telefonów, ani też gońcy z poleceniami do nas nie przybiegali. Kręciliśmy się raczej w rejonach śródmieścia, choć były też wypady na wolę, wypady dość sporadyczne. Sami więc, jak ich nazywano myśliwi, obdarzeni węchem w miarę możliwości, szukali rozmaitych okazji. Antoni Bohdziewicz, Wiktor. Nie tylko walczył, nie tylko dowodził oddziałem, lecz również wyjmował aparat. I dzięki temu powstawały niesłychane fotografie i niespotykane fotografie. Takie zdjęcia, które można wykonać tylko będąc w środku, tylko będąc częścią zespołu, będąc blisko ludzi, będąc jednym z tych ludzi, których się fotografuje. Tą bliskość widać na jego portretach. Widać, że ludzie się przed nim otwierali, pozowali. Czasami to są zdjęcia podpatrzone. To są zdjęcia dzieci, sanitariuszek, zwykłych żołnierzy, ale też zdjęcia jeńców z niesłychanymi emocjami wymalowanymi na twarzach. W jego fotografii jest to wspaniałe wyczucie momentu, kiedy trzeba nacisnąć spust migawki, a wręcz kiedy nie należy go naciskać, kiedy to jeszcze nie jest ten czas, ta chwila. Dokumentował nie tylko ludzi,
nie tylko spokojne sytuacje, ale również walki, chociażby przebieganie pod, obok barykad. Czasami też śmieszne scenki, jak to zdjęcie, w którym prowadzona jest obok barykady krowa nagle. Więc to są takie, cały koloryt powstania warszawskiego jest w jego fotografiach. Tam są pejzaże zmieniającej się stolicy. To są zdjęcia coraz bardziej zniszczonych, wykrwawionych budynków. To są też zdjęcia coraz bardziej zmęczonych i wykrwawionych ludzi, którzy zaczynają spać tam, gdzie stoją. Którzy są coraz bardziej brudni, zmęczeni. Fotografuje to, jak żyje. Fotografuje to, co jest dookoła niego. W tych decydujących sytuacjach jest z aparatem. Nie tylko na ulicy, ale również we wnętrzach. Widać zdjęcia piwnic, wykonane w piwnicach. Widać zdjęcia najsłynniejsze chyba ze ślubu powstańczego, jedynego sfotografowanego. Zresztą zdjęcia, które były również świecone sztucznym światłem na potrzeby filmu dokumentalnego, który powstawał z tej samej okoliczności. A to są zdjęcia tych wszystkich momentów życia, o których troszeczkę na wojnie się zapomina. Nie ma w tych zdjęciach jednak okropieństw wojny, tego, co jest najbardziej eksponowane we współczesnej fotografii. Nie ma rozdzierających serce zdjęć ofiar, dzieci, które umierały tak jak każdy inny. Nie ma zdjęć z operacji, ze szpitala. Widziałem rzeczy, których nie sfotografowałem, bo uważałem, że to jest zbyt straszne. I teraz żałuję. Eugeniusz Hahnemann. Wszystkie te zdjęcia ukazują pewnego rodzaju delikatność i taki szacunek do człowieka, który ewidentnie miał, który jest w tych fotografiach. Fotografował w świetle zastanym. Nie było innej wtedy możliwości, żeby w każdej sytuacji wykonywać zdjęcia. Więc te wszystkie ograniczenia analogowego aparatu, aparatu na film, go dotykały. Stąd też wiele zdjęć jest poruszonych, jest nieostrych, bo było bardzo mało światła, bo filmy były bardzo niskoczułe, które nie pozwalały na skrócenie tego czasu, żeby zamrozić idealnie ruch. Natomiast to zupełnie nie wpływa na przekaz. Wręcz przeciwnie, ten przekaz jest bardziej prawdziwy. Te zdjęcia są rozedrgane, tak jak i rozedrgany był człowiek w tych dniach. Te zdjęcia są pełne emocji. Też przez tą niedoskonałość pozostawiają nam bardzo duże pole do interpretacji. Pozostawiają nam ogromną możliwość odczuwania i też budowania swoich emocji na podstawie tego zapisu dokumentalnego. Nie jest to suchy dokument, nie jest to suchy przedstawienie było tak. To jest wyselekcjonowany, fotograficznie skonstruowany reportaż, gdzie Lokajski fotografuje w różnych kadrach, fotografuje w różnych planach, fotografuje nie zawsze komponując obraz zgodnie z zasadami kompozycji. Nie, on się tym bawi. Te zdjęcia widać, że czasami to jest ostatni moment, kiedy zdążył sięgnąć po aparat i jest to zdjęcie. Jest jeszcze jedna rzecz, o której wydaje mi się, że należy pamiętać w kontekście fotografii Lokajskiego, że wszystkie te fotografie, a przynajmniej znaczna część z nich, większość z nich, wszystkie były wykonywane z narażeniem życia. Bo nawet fotografowanie zgrupowania ludzi, czy apelu,
to było narażanie siebie na kolejne niebezpieczeństwo. Grupa ludzi na wojnie jest potencjalnym celem, jest doskonałym celem. Fotografowanie niewybuchów, wchodzenie właściwie pod samą 1800-kilogramową bombę, po to, żeby sfotografować, jak działają saperzy, to są wszystko akty odwagi, może szaleństwa powstańczego, ale na pewno odwagi. I trzeba o tym pamiętać, że to nie tylko, że to narażenie życia nie było tylko w fotografowaniu pod ostrzałem. Wyciąganie aparatu i szukanie tych sytuacji, innych sytuacji, wchodzenie często w nie swoje role, tak? Bo Polokajski wchodził, poruszając się z różnymi oddziałami, z różnymi powstańcami, on wchodził w rolę obserwatora, sanitariusza, praktycznie w każdą rolę osoby fotografowanej, bo był z nią, bo był obok. Więc często wychodził w miejsca, które były potencjalnie dużo bardziej niebezpieczne, właśnie tylko po to, żeby zrobić tam zdjęcia, po to, żeby dać świadectwo i dać pokazać obraz, jak to wyglądało. Więc to są wspaniałe fotografie, wywoływane zresztą w miejscu znacznie prostszym od tego, w którym jesteśmy. Znajdujemy się teraz w Studium Fotografii Związku Polskich Artystów Fotografików i o takim miejscu właściwie każdy fotograf, czy to powstania, czy jeszcze wielokrotnie później dokumentujący wojny, mógł tylko pomarzyć. Podstawowym tak naprawdę narzędziem w ciemni to jest jakiś koc, którym się zakrywało drzwi i wszelkiego rodzaju miejsca, gdzie światło mogło wpaść, bo to, że zdjęcia zostały wykonane, to jest jedno, ale to, żeby je później wywołać, to, żeby zrobić z nich odbitki, to jest zupełnie inny proces, który też Lokajski wykonywał. Każdy fotograf wykonywał wywoływanie i później odbitki swoich zdjęć własnoręcznie, więc wiele godzin w ciemni, wiele godzin w takim pomieszczeniu jak to, w którym przy małym powiększalniku, wymieniając film do koreksu w jakimś ciemnym, jak najprościej, najprościej skonstruowanej ciemni, przeważnie po prostu zamykając się gdzieś pod kocem, przekładając film po omacku do koreksu, wywołując go, susząc w bardzo prostych, domowych warunkach, które też powodowały spadek jakości i spadek, jeszcze większy spadek czułości filmu i możliwości odwzorowania tego, co na tym filmie było zapisane. No i później archiwizacja i wykonanie odbitek. Te zdjęcia nie przetrwałyby również, gdyby nie jego siostra, która uratowała filmy, która wyniosła je z okupowanej Warszawy po powstaniu. Jedną z najważniejszych zdjęć, która wyróżnia zdjęcia Broka, to jest dystans, w jakim fotografuje. To jest to, jak bardzo blisko człowieka jest. Żeby pokazać emocje, żeby pokazać dramaturgię, trzeba być metr, wyciągnięcie ręki. Te emocje muszą być widoczne. One nie mogą być gdzieś w tle. One nie mogą być, nie możemy się ich domyślać, my musimy je widzieć. I to jest w tych zdjęciach. To, że wewnętrznie przełamał tą barierę takiego dystansu, który zawsze mamy, że troszeczkę naruszamy tą magiczną barierę bliskości, czy nie za blisko. Nie, on wchodzi i fotografuje. I dzięki temu te zdjęcia działają, te zdjęcia mówią i te zdjęcia pokazują prawdę o rzeczywistości powstania. Jest cała seria zdjęć, która mnie urzeka i porywa. To są zdjęcia wykonywane w nocy.
mając w pamięci te ograniczenia sprzętowe, o których mówiłem, to jest wielka sztuka, żeby oddać w zastanym świetle, często w kontraście po prostu ognia, sylwetkę żołnierza, powstańca, czy po prostu wykonać pejzaż Warszawy oświetlony łuną palącego się domu. To są zdjęcia, które teraz może są łatwe, łatwiejsze do wykonywania ze względu na tą przepaść technologiczną, którą mamy. Natomiast sama koncepcja i sam sposób przełożenia właściwie rzeczywistości na język fotografii, ułożenia tego, w czym się żyje, usystematyzowania tego, w czym się żyje, jak się też żyje i zamknięcie tego w klatkach fotograficznych. To jest niesłychana sztuka reporterska i niewielu jest takich fotografów, którzy mając tak prosty sprzęt potrafili to zrobić, wykorzystać i dzięki nim właściwie mamy teraz wiedzę na temat wydarzeń. Czy fotografowanie na wojnie, czy dokumentowanie w ogóle konfliktu, jakiegokolwiek konfliktu zbrojnego, ja już nie mówię o fotografowaniu w swoim domu, tak, bo jest takie powiedzenie, że bliżej domu boli bardziej, więc fotografowanie swojego miasta, w którym jest się urodzonym, wychowanym, z którym ma się wspaniałe wspomnienia, musiało być niesamowicie trudne. Na samej wojnie wydaje mi się, że najtrudniejsze jest właśnie to, jest opanowanie i troszeczkę wyłączenie emocji swoich, żeby patrzeć na tę rzeczywistość poprzez wizjer, poprzez dalmierz i być skupionym na tym, co się fotografuje, tak żeby zrobić to jak najlepiej się potrafi. Bo to jest też taka dziwna rola, kiedy się ma aparat i na przykład część twoich kolegów niesie rannego twojego innego kolegę, a ty robisz temu zdjęcie. Naturalną reakcją jest podbiec, pomóc. Ale zadaniem fotografa dokumentalisty jest właśnie wtedy, widząc, że ta pomoc już jest udzielona, widząc, że nasza pomoc będzie tam zbędna, wykonanie czegoś, czego inni nie zrobią. Danie świadectwa, pokazanie i też danie głosu chociażby tym, którzy tego głosu nie mają. Tak, danie, opowiedzenie historii zwykłych cywilów, w tym wypadku warszawiaków, których powstanie zaskoczyło. Oni nie mieli świadomości, przecież to było to wąska grupa wiedziała kiedy, a cała reszta mieszkańców stolicy jednak została tym faktem, podobnie jak hitlerowcy, zaskoczona. Więc nie byli na ten moment przygotowani. Rolą fotografa w takim miejscu jest też opowiedzenie historii z ich strony. I to jest to, co w tym katalogu zdjęć Lokajskiego, w tym dokumencie, który on stworzył, jest zaznaczone. To nie jest tylko gloryfikowanie powstania, to jest pokazanie tego powstania takim, jakie ono było. Zarówno z młodzieńczymi porywami, z fascynacją, pięknymi dziewczynami, pokazaniem przystojnych chłopaków, z tym, że ktoś znalazł małego kotka i się nim wszyscy opiekowali. Zresztą chyba najpiękniejszy portret Lokajskiego to jest właśnie, kiedy trzyma on małego kotka na rękach. To są wszystkie te aspekty, które są w jego fotografii. Tak? I to jest największa wartość tego katalogu. Właśnie to jest to dążenie do obiektywizmu. Obiektywizm nie istnieje. Istnieje rzetelność przekazu. I właściwie poza jedną
poza takim złagodnionym obrazem powstania, czyli tymi sytuacjami bardzo ciężkimi, których Lokajski nie pokazywał, to jest bardzo, bardzo wiarygodny. To jest wiarygodny, to jest rzetelny i prawdziwy dokument powstania.